cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku, we vlogu, wreszcie. Już dawno żadnego vloga na moim kanale nie było i troszkę się za nimi stęskniłam. Także postanowiłam, że dzisiaj po prostu biorę kamerę i nagrywam, co się tylko da. Jadę z moimi rodzicami do Opola na małe zakupy. No i później pewnie pojedziemy na obiad do Maka, jak zwykle. To się chyba już staje naszą tradycją. No a jak już jesteśmy w temacie Maka, to mam dla was radosną nowinę. Biorę teraz udział w akcji, której organizatorem jest właśnie Maka McDonald's i w której wy możecie wygrać spotkanie ze mną, ale nie tylko, bo są jeszcze do wygrania bonifikaty, karty ze zniżkami i dostęp do takiej śmiesznej aplikacji. Jedyne co musicie zrobić, to wejść na mcdonalds.pl/zestawiaj jak chcesz i tam zestawić troszkę tak jakbyście zestawiali tu for you dwóch ulubionych youtuberów, rozwiązać o nich krótki quiz i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, także zasady łatwe, proste i przyjemne, a do wygrania są naprawdę myślę fajne nagrody. No, a ja teraz się już zbieram, zmykam, bo rodzice mnie nawołują, więc chyba musimy jechać, a ja jeszcze muszę się przebrać. No, także widzimy się w Opolu. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Zawsze jak jestem w galerii i nagrywam, no mam wrażenie, że wszyscy mnie obserwują, bo w galeriach w ogóle nie można nagrywać, więc ja tak naprawdę robię to troszkę nielegalnie. Ze mnie to są wszyscy buntowniczka. My już wychodzimy z galerii i jak widać troszkę wiecznie, mój kok już ledwo żyje. No i teraz idziemy na obiad, bo niestety tutaj w galerii były straszne tłumy i pewnie byśmy stali tak z godzinkę w kolejce, a ja już się nastałam w mojito w przymierzalni, chyba z 20 minut. No, także jedziemy, okej. Okej, już dotarłam do domu i teraz może wam pokażę, co dzisiaj kupiłam. W Home & You wyczaiłam takie dwie rzeczy na promocji. To jest świeczka i ona kosztowała 17,50. Ona wygląda w sumie, no tak dosyć zwykle, ale ma prześliczny zapach. To jest zapach takich żelek, tych takich podłużnych. No dosłownie identyczny, chociaż na opakowaniu jest napisane, albo gdzieś tutaj, no nie wiem, ale gdzieś tam przeczytałam, że to jest zapach guławy. Ja nie mam pojęcia jak pachnie guława, ale akurat nie, no mi kojarzy się to z żelkami. I znalazłam jeszcze taki zegarek, chociaż powiem wam, że w ogóle ja nie miałam żadnych planów, że kupię budzik, ale pomyślałam, że on będzie ładnie wyglądać na takiej półeczce, jaką ja mam w pokoju, to wam później pokażę, bo chciałabym tam nagrywać, bo jakoś tak w sumie dosyć ładnie w miarę ta ściana wygląda, no i muszę sobie ją poniekąd urządzić, więc postawimy tam ten oto duży budzik. Mam nadzieję, że nie będzie dzwonić podczas nagrywek. Dalej jest taka strasznie długa w ogóle koszula ze Stradivariusa i ona była za 90 zł. I dalej ze Stradivariusa jeszcze taki biały sweterek. Następnie zwykły granatowy t-shirt z Sinseya. Tutaj jeszcze takie krótkie shorty. To znaczy w sumie shorty raczej długie no, być nie mogą. Więc no, krótkie spodenki. I tutaj też jeszcze jeden t-shirt, bo jakoś tak strasznie spodobały mi się te pandy. Ale on jest z Pull & Bear. I jeszcze w Pull & Bear znalazłam taką po prostu przemilusią w dotyku bluzę. Materiał dosłownie jakiś taki mega mięciutki kocyk, więc na pewno będę ją często nosić. A, no i ostatnia rzecz. Jest to sukienka. Ale kurczę, wydaje mi się, że ona nie będzie ładnie wyglądać, jak będzie tak leżeć, więc może ja się w nią ubiorę i wam pokażę. Wybaczcie za lekki bałagan, ale tak to niestety zawsze bywa, w szczególności jak się wraca po zakupach. No i ta sukienka właśnie prezentuje się tak. Wydaje mi się, że jest naprawdę ładna. Będzie idealna na jakieś takie imprezy, osiemnastki, gdzieś, gdzie będzie się trzeba ubrać tak
na pół elegancko. W ogóle wydaje mi się, że będzie bardzo ładnie wyglądać w szpilkach, ale w sumie białe trampki chyba też nie byłyby złe. Jejcie, no wybaczcie mi za ten bałagan, bo ja aż się jakoś tak, nie wiem, głupio czuję. No ale chyba też macie czasem bałagany w pokoju. Zresztą to w sumie nie jest mój pokój, także nie ma się co przejmować. No, ale w ogóle nałożyłam jakieś szpilki, żeby zobaczyć, jak się to będzie prezentować. No i muszę powiedzieć, że mam gust. Nie no, naprawdę świetnie wygląda ta sukienka, mega mi się podoba. No i mam nadzieję, że trafi się jakaś okazja, abym mogła ją nałożyć, bo tak to często jest z różnymi kreacjami, powiedzmy, które ja gdzieś tam sobie wybieram i kupuję i w ogóle jest super, świetnie, na pewno w najbliższym czasie to ubiorę, a później się okazuje, że nie ma gdzie. Przyniosłam ten budzik i świeczkę na tą taką moją półeczkę przy oknie i powiem wam, że w ogóle zastanawiałam się, czy nie wziąć budzika białego, bo myślałam, że to jest białe, a mama mi powiedziała, że to jest kremowe. No i co? No nie jest kremowe, jest ewidentnie białe. Także no będę miała budzik w troszkę innym kolorze. No będzie przynajmniej pasował do tej deski. Ale w sumie to też jest kremowe, więc no zobaczymy. Tego się zaraz pozbędziemy i tutaj sobie ładne jakieś stworzymy. Nie wiem w sumie co, ale coś mam nadzieję, że stworzymy. Okej, myślę, że na razie zrobimy tak. Tutaj jest taka dziura, bo po prostu ja tutaj jak nagrywam siedzę, więc no i tak nie widać tej części ściany, więc no nie muszę tutaj na nią marnować dekoracji. Tutaj niestety mam kontakt, więc jakoś tak sprytnie muszę go zasłonić i myślę, że tego nie będzie widać zbytnio na nagraniu. O, świetnie, wyglądam jeszcze gorzej niż wyglądałam. No, a teraz, mimo tego, że jest już późno i muszę zacząć się szybciej ogarniać, bo nie zdążę z niczym, a muszę jeszcze zmontować ten film i nauczyć się na sprawdzian z biologii, więc może być ciężko, bo doba nam się skończy już niedługo, a chciałabym jeszcze poćwiczyć, bo miałam niestety ostatnio dłuższą przerwę, najpierw przez to, że były święta i ja byłam poza domem, a zawsze jak jestem poza domem, ojej, jak ja wyglądam, to jakoś tak nie mam chęci ćwiczyć, w sensie tak jakoś, no nie wiem. Zawsze jak jestem poza domem, to robię sobie takie wolne. No niestety ostatnio się tak złożyło, że miałam te wolne na świętach i później poćwiczyłam tylko 2 dni i jechałam na wyrywanie zęba, więc znowu miałam chyba 3-dniową przerwę po tym wyrywaniu. Ale powiem, że w ogóle jestem z siebie taka mega dumna, bo ja już ćwiczę chyba z 1,5 miesiąca, znaczy no z przerwami, które no w większości nie wynikały zbytnio ode mnie, no ale ćwiczę codziennie jak mogę, jak jestem w domu, no to sobie mówię, że tak, Ola, dzisiaj 1,5 godzinki trzeba poćwiczyć, bo jeżeli nie wiecie, to po prostu ja wzięłam, tak się jakoś ogarnęłam wreszcie, powiedziałam sobie: Ola, włączasz YouTube'a i trzeba ruszyć 4 litery. I takim oto sposobem ćwiczę i przede wszystkim walczę sama ze sobą. Powiem wam, że ja nie ćwiczę dlatego, żeby uzyskać jakieś efekty. Znaczy, oczywiście, no chciałabym, ale no ja nie ćwiczę też jakoś dużo, no i jak słyszeliście, no nie do końca regularnie, więc te efekty są no takie marne, bym powiedziała. Tym bardziej, że ja nie trzymam żadnej diety, ale wiecie, co mi się najbardziej w tym ćwiczeniu podoba? To, że ja po prostu wreszcie tak się spięłam i powiedziałam sobie: Ola, będziesz ćwiczyć. Także cieszę się przede wszystkim dlatego, że wreszcie jakby dotrzymuję słowa, że powiedziałam A, to powiem B i tak naprawdę zrobię to B, zrobię te ćwiczenia. Także też serdecznie wam polecam, no zbliża się lato, więc trzeba troszkę popracować nad figurą. I też, bo ktoś z was chyba pytał, z kim ja ćwiczę na YouTubie, więc ja na YouTubie ćwiczę z taką bardzo sympatyczną panią, która ma kanał Blogi Lates. Ten kanał wygląda tak. No i tu są po prostu ćwiczenia, treningi na wszystko. Okej, moi drodzy, ja się będę już z wami żegnać. Wymyłam się, umyłam włosy, ogarnęłam się już tak, że mogę iść spać, ale no niestety spać nie pójdę, bo
Czeka na mnie jeszcze biologia i montaż tego filmu na jutro. Cóż, czasem trzeba się poświęcić. Poza tym to ostatni taki tydzień, bo później majówka, która no, u mnie trwa chyba 9 dni, 10, bo przez to, że od razu po majówce są matury, no to ja jako druga liceum mam wolne. Ojcz. No, także będę mogła sobie wtedy odpocząć i wtedy na wszystko znajdę czas. No, a już teraz nie przedłużając, ja się z wami żegnam. No i co, widzimy się niedługo ponownie w kolejnym vlogu na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!